produkty regionalne, wytwarzane zgodnie z tradycją i przekazywaną nierzadko z pokolenia na pokolenia recepturą, cieszą się coraz większą popularnością. Konsumenci przykładają dużą wagę do jakości kupowanych produktów, a Mazowsze może pochwalić się wyrobami zdrowymi, ekologicznymi i z dobrym składem. Tematyka problematyki identyfikacji produktów tradycyjnych stała się jednym z ważniejszych zagadnień ostatnich czasów. Sejmikowa Komisja Rolnictwa i Terenów Wiejskich postanowiła zająć się tym zagadnieniem. Zatem, jakie produkty możemy nazywać tradycyjnymi? Przede wszystkim takie, których jakość lub wyjątkowe cechy i właściwości wynikają ze stosowania tradycyjnych metod produkcji. Dodatkowo, metoda ta musi być wykorzystywana co najmniej 25 lat. Zatem niezależnie od nazwy produktu i jego ewentualnego związku z regionem, podstawą jest wykazanie 25-letniej tradycji wykorzystywania produktu w określony sposób. Jeśli kryteria zostaną spełnione, można wystąpić z wnioskiem o wpisanie takiego produktu na listę produktów tradycyjnych. To element promocji i gwarancji jakości produktów rolnych pochodzących z tradycyjnego sposobu wytwarzania. A takich sposobów i smaków na Mazowszu nie brakuje, ponieważ aktualnie na Krajowej Liście Produktów Tradycyjnych, czyli w skrócie LPT, znajduje się 165 produktów z Mazowsza. Tych smaków Mazowsza jest bardzo, naprawdę dużo, ale wszystkie są bardzo wykwintne, wspaniałe. Szanowni Państwo, mamy tak wspaniałych kucharzy, tak mamy wspaniałych ludzi na wsi, którzy zajmują się wytwarzaniem produktów regionalnych i lokalnych z tymi smakami naszych prababek, naszych babek, gdzie rzeczywiście my chyba wszyscy do tych smaków wracamy i z przyjemnością je kosztujemy. Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego zaangażował się w wiele działań promocyjno-informacyjnych służących propagowaniu idei produktów tradycyjnych. Obejmują one udział w targach krajowych i zagranicznych i innych wydarzeniach promujących żywność tradycyjną i regionalną, organizację i współorganizację konkursów, własne i obce wydawnictwa promujące rolnictwo, tradycyjną regionalną żywność oraz rozwój obszarów wiejskich, współorganizację wydarzeń promujących rolnictwo na Mazowszu. W tym roku samorząd województwa mazowieckiego pomógł w organizacji wyjazdu na 4 renomowane imprezy targowe producentom i wytwórcom z Mazowsza. Dzięki temu mogli oni zaprezentować swoje produkty na takich imprezach jak Fruit Logistica w Berlinie. To kluczowe wydarzenie dla firm z branży owocowo-warzywnej. Zaprezentowało się tam ponad 2500 wystawców z 90 krajów. Targi Eurogastro w Centrum Targowo-Kongresowym w Nadarzynie, gdzie udział wzięło 49 tysięcy uczestników, a swoje oferty zaprezentowało ponad 200 wystawców. Warsaw Food Expo w Centrum Targowo-Kongresowym w Nadarzynie. Tu z kolei mogliśmy podziwiać oferty 286 wystawców z 32 krajów. Zaprezentowało się 8 pawilonów narodowych, a także 3 pawilony regionalne z województw mazowieckiego, łódzkiego i podkarpackiego. Targi przyciągnęły prawie 5500 odwiedzających oraz targi polskich win i winnic w Poznaniu, poświęconych wyłącznie polskim producentom związanym z branżą winiarską. Wszystkie te imprezy to wyjątkowa okazja do wypromowania swoich produktów, zapoznania się z branżowymi nowościami czy pozyskania nowych kontaktów z kupcami, restauratorami i konsumentami. Jednak to nie jedyna pomoc, jaką samorząd Mazowsza oferuje swoim lokalnym producentom, ponieważ produkty tradycyjne identyfikowane są również poprzez konkursy. Jednym z takich przykładów jest nagroda Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego. Od 16 lat już kultywujemy i wspieramy rozwój małej produkcji, lokalnej produkcji, produktów tradycyjnych, produktów regionalnych, wywodzących się często ze starych przepisów. Promujemy te produkty i muszę powiedzieć z pewnym nawet zaskoczeniem, że czasami takie produkty odnoszą sukces nie tylko na mazowieckim rynku, ale na polskim, a nawet są sukcesy międzynarodowe. Więc to jest sposób na promocję polskiej żywności, polskiego rolnictwa, polskiej tej przestrzeni, również poza dużymi ośrodkami miejskimi. Konkurs był skierowany do producentów żywności z terenu województwa mazowieckiego. Startować mogły zarówno firmy komercyjne, produkujące żywność na większą skalę, jak i lokalne małe organizacje, np. koła gospodyń wiejskich, gospodarstwa agroturystyczne czy osoby fizyczne.
Jest to konkurs przede wszystkim dla producentów zdrowej, dobrej, mazowieckiej, lokalnej żywności. Tu są przedstawiane w tym konkursie produkty z bardzo szerokiej palety, bo są to nalewki, są to ciasta, są to produkty zwierzęce, roślinne, no wszelaka naprawdę z tych produktów rolniczych ogromna paleta. Spośród ponad 100 wyjątkowych produktów jury wybrało 24 przysmaki w 12 różnych kategoriach. 8 w grupie producentów indywidualnych i w 4 w grupie przedsiębiorców. Wśród zwycięzców pośród producentów indywidualnych znalazły się takie przysmaki jak chleb mazowiecki z czarnuszką wytwarzany przez koło gospodyń wiejskich z Dosina czy piernik staropolski z powidłami pani Ewy Sumińskiej. W grupie przedsiębiorców komercyjnych za najlepszy produkt 2022 roku uznano jeżyny z ajer koniakiem pani Anny Langowskiej oraz polędwiczki z wędzarni pana Adama Węgrowskiego i chleb pszenno-orkiszowy z chrzanem z piekarni Kromka Joanna Olejniczak. Tradycja smażenia konfitur na Mazowszu no to sięga naprawdę setek lat. Kobiety, żeby zamknąć lato i móc podawać swojej rodzinie witaminy w okresie zimowym, zamykały tęże owoce w słoikach. Ja połączyłam tradycję, czyli tworzenie konfitur z troszkę takim innym, no, innowacyjnym spojrzeniem, czyli dodaję do tego albo alkohol, albo różnego rodzaju przyprawy. W tym roku jeżyny z ajer koniakiem uzyskały aplauz od kapituły, która zasiada w laurze marszałka, także w tym roku są to jeżyny z ajer koniakiem, w poprzednich latach były inne produkty. Produkt, który tu wystawiłyśmy do konkursu, był to mazowiecki chlebek z czarnuszką, pieczony na zakwasie metodą tradycyjną. Chlebek ten promuje nasze koło gospodyń od 49 lat na różnych dożynkach, festiwalach, konkursach, w promocji gminy. W regionie nie brakuje też uzdolnionych pasjonatów fotografii, dla których inspiracją są specjały mazowieckiej kuchni. W mazowieckim konkursie fotografii kulinarnej nagrodzono 21 prac, spośród blisko 200 nadesłanych, a 7 zostało wyróżnionych. Wygrana w tego typu konkursach to rewelacyjna okazja do pokazania swojej produkcji znacznie szerszej publice. Te wszystkie produkty, które biorą udział w konkursie, znajdują się na stronach internetowych Mazowsza. Są również wydawnictwa, gdzie pokazują, gdzie te produkty można nabyć, w których regionach te produkty są produkowane, więc promocja, jeśli chodzi o same produkty, ale i promocja Mazowsza. Świadomość współczesnych Mazowszan jest coraz większa. Poszukują oni nowych smaków, ale przede wszystkim dobrych i zdrowych rozwiązań żywieniowych. Dlatego tym istotniejsze jest propagowanie zdrowej, ekologicznej i wytwarzanej w tradycyjny sposób żywności. Bez wątpienia na tym bardzo trudnym rynku konkurencyjnym różnych produktów żywność zawsze była, jest i będzie człowiekowi potrzebna, a im ona będzie zdrowsza, im mniej będzie zawierała różnych konserwantów czy różnych ulepszaczy, a będzie bardziej naturalna, tym chętnie będzie poszukiwana. I moje przesłanie jest takie, żeby nie ustawać w poszukiwaniu nowych smaków, nowych kompozycji. Często są to kompozycje zaskakujące. Dowiedziałem się, że możemy pić kawę z palonych żołędzi. Szukajcie, znajdujcie, częstujcie nas wszystkich i też wprowadzajcie do produkcji i do obrotu handlowego, bo to są naprawdę produkty bardzo poszukiwane. I tym smacznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Więcej informacji znajdziecie Państwo na naszych profilach w social mediach, m.in. na Facebooku, jak również na naszym kanale YouTube. Do zobaczenia już za 2 tygodnie w kolejnym odcinku Wieści z Mazowsza.